Nasi bohaterowie pracują w laboratorium kierowanym przez Lionela Braga. To jest noblista z 1905 roku. Kieruje tym laboratorium, w tym Watson i Crick pracują. Dostał on Nobla za poznanie za pomocą metod rentgenowskich struktury atomowej kryształu soli kuchennej, NaCl. No, dzisiaj to się to wydaje, że to jest taka oczywistość, ale wtedy wcale nie było oczywistość. Było to pierwsze zastosowanie krystalografii, promieniów rentgenowskich do analizy krystalograficznej. Pokazały, jak ułożone są atomy chloru i sodu w tym kryształe. I od tego czasu, jak Braga, który razem ze swoim ojcem dostał za to nagrodę, był młodym człowiekiem wtedy, pracował sobie z ojcem obaj i dostaje tą nagrodę Nobla. Od tego czasu Braga powiedział sobie, że właśnie krystalografia rozwiąże problemy genetyki. I w ogóle wszystkie problemy biologiczne rozwiąże się za pomocą krystalografii. Miał dwie grupy. Jedną grupę, która zajmowała się krystalografią białek, i to był Kendrew Perutz, dostaje nagrodę Nobla za strukturę mioglobiny, a druga to była grupa Watson i Crick, którzy zajmowali się strukturą DNA i też dostaje Nobla. I jest prawdą, że za pomocą krystalografii rozwiązało się podstawowe zagadnienie biologii, które brzmi, jak wygląda struktura genu. Osobą, której wyniki eksperymentalne miały może i najpoważniejsze znaczenie dla tego odkrycia, była Rosalind Franklin, fizyczka zajmująca się krystalografią, która eksperymentalnie robiła krystalografię DNA. No i robiła to, pracowała intensywnie, kilka lat pracowała używając do tego dość intensywnych źródeł promieni X, zmarła po paru latach na białaczkę. Rosalind Franklin uzyskała tego typu rentgenogramy z nici DNA. Wyciągała takie długie nitki DNA i patrzyła, jak tam w tym następuje dyfrakcja promieni rentgenowskich. Informacje, które są w tym tutaj dla dzisiejszego krystalografa, to po prostu śmieszne. Rozdzielczość jest tak zwana rozdzielczość jest żadna, ale informacja tu jest istotna taka, że każdy krystalograf od razu wie, że ma się tutaj do czynienia z cząstką spiralną. Po drugie ze spiralą, która jest złożona z dwóch łańcuchów. I po trzecie ze spiralą, której elementy odbijające promienie rentgena, czyli zasady, są skierowane do środka. I to jest wszystko, co z tego się dało wyczytać i co wystarczyło Watsonowi i Crickowi do zrobienia modelu DNA. Ten model był oparty na w istocie grą z kartonowymi modelami przestrzennymi, nawet nie przestrzennymi, tylko płaskimi modelami tych zasad. Chodziło o to, że jeżeli jest tak, jak mówi Rosalind Franklin, że mamy tutaj cząsteczkę, która ładnie odbija te promienie rentgenowskie, to znaczy, że ta cząsteczka, no powiedzmy, jest to dobrze helix, dobrze, do środka są skierowane zasady, to jest dwuniciowe, ale te zasady, gdyby było tak, że nie pasują do siebie, to ten helix by miał jakieś nierówności. Jakby miał nierówności, to ten krystalograficzny obraz nie byłby taki czysty. Czyli to musiało być jednocześnie tak, że średnica tej helisy wzdłuż całej cząsteczki DNA jest tożsama. To można było uzyskać tylko wtedy, jeśli się zakładało, że w jednej nici, jeżeli w jednej nici jest adenina, to naprzeciwko niej w drugiej nici jest tymina. Że one się tak stykają ze sobą, a wtedy w jednej nici naprzeciwko, jeżeli jest guanina, to musi naprzeciwko być cytozyna. Te pary po prostu mają tą samą, ich szerokość tych par jest, tych dwóch par jest identyczna. Szerokość pary od tego cukru do tego cukru w adeninie i w tyminie jest taka sama odległość, jak od tego cukru w guaninie i cytozynie w takich parach. No tak, ale to zakładało od razu istnienie czegoś, co my dziś nazywamy parowaniem i kodu pewnego. Mianowicie jak tak,
to struktura DNA powinna wyglądać w ten sposób, ale to też zakłada natychmiast istnienie swoistego mechanizmu powielania tego, co, tego zapisu, który jest zapisany w danej nici DNA. W jednej nici, w tej starej, no jest zapisana jakaś tam sekwencja T, T, A, 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 T, A, C, C, G. Naprzeciwko leży sobie sekwencja, która jest do tego w tej starej nici komplementarna do tej starej nici. Jeżeli się je rozdziela, to budowanie nowych nici następuje zgodnie z zasadą komplementacji. Innymi słowy, ta nowa musi odpowiadać swoją budową starej tej, a ta nowa musi swoją budową odpowiadać starej tej. Innymi słowy, mamy tutaj zapis jakby komplementarny w dwuniciach i przy podzieleniu takiej cząsteczki otrzymujemy dokładnie to samo, dwie cząsteczki o tych samych wewnętrznych sekwencjach, co macierzyste. No i to było wszystko, co jest potrzebne po to, żeby zrozumieć zasady genetyki. Bo zasady genetyki właśnie na tym polegają. Komórka się dzieli i przekazuje do komórek potomnych każdy z nich dokładnie swój komplet informacji genetycznej. I to taki mechanizm się od razu narzucał. I to spowodowało, że praca Watsona i Cricka wzbudziła nie tylko od razu entuzjazm, ale od razu wyjaśniła zasadnicze problemy biologiczne. Tu się pojawia od razu pojęcie kodu, bo to przecież to, co przed chwilą mówiłem, że kolejność tych zasad w nici oznacza coś, bo może być w różnych jej odcinkach różna. Tu się pojawia kwestia tego, jak przekazywana jest ta informacja potomstwu. Wszystko to jest zawarte w tym modelu. Jaka jest forma tego zapisu? Jak to właśnie, no dobrze, zapisane, ale co to oznacza? 40 takich zasad zapisuje jeden jakiś istotny znak. Nasi bohaterowie mojej opowieści mieli szczęście, bo ja mówiłem już o tym, że pracowali w tym samym gmachu, w pobliżu gmachu, w tym pracował Aleksander Todd, wiedzieli, jaka jest struktura chemiczna DNA. Ale obok pracował Frederick Sanger, który wkrótce otrzymał Nobla za poznanie budowy liniowej, budowy cząsteczki insuliny. A Sanger dostał też względnie niedawno drugą nagrodę Nobla za sekwencjonowanie genów. I Sanger, to jest rzeczywiście też ważne. No, co było wiadomo przed tymi doświadczeniami? No, było wiadomo, że są białka, no nawet można było wydzielić jakieś tam oczyszczone białka, no powiedzmy sobie insulina. No, insulina była używana wtedy już do leczenia cukrzycy. No, wyizolowano tą insulinę, miano to w jakichś tam ilościach. Ale wcale nikt nie wiedział, czy każda cząsteczka insuliny w roztworze, no mam roztwór insuliny, tam jest ileś tam tych cząsteczek, ale czy jest tożsama, czy nie. Ludzie wtedy mówili tak, są dwie możliwości. Albo te cząsteczki, każda jest tożsama, jest łańcuchy o pewnej sekwencji aminokwasowej, albo może nie. Może to jest tak, że jeden łańcuch to jest, ma jedną kolejność aminokwasów, a drugi do góry nogami, a inny i tak dalej. To się nazywa teoria plastein, że białka są plasteinami. No i Sanger wziął się za po prostu oznaczanie tego. Przecież nie wyjął jednego łańcuszka z roztworu pęsetką, tylko miał zbiór populacji łańcuchów i zaczął odcinać po kawałku od jednego końca aminokwasy. No i najpierw mu zeszła alanina z wszystkich cząsteczek, potem mu zeszła, nie wiem, fenylalanina, udowodnił, że w tym zbiorze wszystkie cząsteczki białkowe są tożsame, co do sekwencji. Ale tym samym udowodnił, że jest jakiś porządek w tym ustawieniu aminokwasów.
No i teraz, jak coś, teraz wiemy, że geny to jest DNA, wiemy, że one mają w zasadach zapisany jakiś porządek, który potem jest narzucany białkom, no to wzięli ludzi i zaczęli przykładać modele aminokwasów do modeli tych zasad. I nic z tego nie wychodzi. Nie ma tak, żeby można było po prostu znaleźć prostą regułę chemiczną, że jakiś aminokwas odnajduje jakieś tam trzy zasady, czy coś, czy cztery, wszystko jedno, i jest do tego, da się uporządkować sznur aminokwasów o określonej sekwencji na sznurze DNA o określonej sekwencji. No i tu powstał problem. Dlatego, że to oznacza, że jeżeli jest struktura cząstek białka jest liniowa, to znaczy, że informacja musi być liniowa. Dobrze, tu możemy sobie zapisać informację liniową. Jak to zapisać? To aminokwasy nie pasują. Aminokwasów jest 20, zasad jest 4. Oni, Watson i Crick, nosili się z tym problemem od początku, bo to było dla nich jasne, bo rozmawiali z Sangerem. No i przyszedł do nich pewnego dnia taki astrofizyk Gamow, rosyjski astrofizyk, tak zwany biały Rosjanin, który uciekł po rewolucji zresztą kajakiem przez Morze Czarne do Turcji prysnął, tam w 27 roku czy coś takiego. No i sobie był astrofizykiem i zajmował się kodowaniem w czasie wojny. Znowu pracował dla służb dekodujących angielskich w czasie wojny. No i powiedzmy to bardzo proste. Cztery elementy można ułożyć w po 3 w 64 zespoły. Po 3 to 64 zespoły wchodzą. Aminokwasów jest 20, to znaczy, a tych jest 64. No to dobrze, to oznacza, że niektóre z aminokwasów będą oznaczane nie przez jedną trójkę, tylko przez więcej trójki. Tak jest w rzeczywistości. Na jeden aminokwas przypadają dwie czy trzy, cztery czasem trójki w kodzie genetycznym. Tyle. To znowu mówimy, że astrofizyk rozwiązał ten problem, znowu nie biolog. Podstawowy problem biologii, jak jest przenoszona informacja, jak jest zapisywana informacja w DNA po to, żeby być przeniesiona na białko, rozwiązuje astrofizyk. Ale po drodze trafia się jednak też i Polak. Tym Polakiem jest François Chapville, który w laboratorium Fritza Lippmanna zrobił zasadnicze doświadczenie mówiące, jak to się dzieje, że w ogóle można z trójkę zasad w kwasie nukleinowym odczytać jako aminokwas. Rzecz nie jest najprostsza. Polega to na tym, że po pierwsze, na tym DNA jest odczytywane RNA, też kwas nukleinowy. Tutaj nie takie to jest może istotne dla mojego toku opowieści. To RNA ma taką sekwencję, którą, jaką trzeba, sekwencję zasad, która koduje białka. Ale teraz pomiędzy tym RNA, który dalej jest kwasem nukleinowym, łańcuchem ze sterczącymi na zewnątrz zasadami, które nie pasują do aminokwasów, pomiędzy tym a aminokwasem znajduje się tak zwany adaptor, klucz do tego. Klucz. To jest po prostu klucz. Ten klucz wygląda tak. Otóż tym kluczem, takim normalnym kluczem, nie za dużym, jest specjalna cząsteczka, którą my nazywamy transferowym RNA, przenoszącym RNA. Ta cząsteczka na jednym końcu ma trzy zasady, które pasują do określonego kodonu, do określonej trójki na RNA. A na drugim końcu niesie sobie aminokwas. To jest specjalny układ enzymatyczny, który rozpoznaje tą cząsteczkę, doczepia do tej cząsteczki określony aminokwas, ona ma swoją trójkę swoistą tutaj i to potem się to układa w aparacie translacyjnym, nie chcę wnikać w szczegóły, w aparacie czytania, jak układają się te cząsteczki RNA, te klucze, jedna obok siebie, wzdłuż nici kodującej kwasu nukleinowego, no i mamy wobec tego uporządkowany tu łańcuch aminokwasów, które potem się łączą ze sobą, to odpada, nasz klucz wraca do roztworu, szuka sobie aminokwasu, robi znowu to samo. To, co zrobił François Chapville, to jest to, że pokazał,
że tak, rzeczywiście to odkodowanie, odczytanie na poziomie, odczytanie kodu odbywa się na poziomie tej cząsteczki. My się zrobić coś takiego. Związał swoisty klucz z aminokwasem, który był, jest dostosowany do tego klucza, cysteiną. To jest taki aminokwas, który ma tam grupę SH. No i wziął i wyrzucił z tego grupę SH. Wtedy przetworzył aminokwas na końcu tego, już związany tu z tym, na końcu z tego, z cysteiny w alaninę. I pokazał, że ta alanina teraz pakuje się w to miejsce, które powinna wchodzić cysteina. Czyli, że swoistość jest związana z kształtem klucza, z jego możliwościami wejścia w określone miejsce. To jest też jedno z takich genialnych doświadczeń biologii molekularnej, które rozwiązało problem, jak to jest, jak to się adaptuje nawzajem kod genetyczny do możliwości kodowania aminokwasów. Pytano się Watsona i Cricka, czego się nie spodziewali. Ich odpowiedź jest prosta. Mianowicie, że nie spodziewali się tego, że tak gwałtownie rozwiną się techniki sekwencjonowania DNA, które pozwalają dzisiaj nam poznać kolejność ułożenia zasad w DNA, na przykład genomu ludzkiego. W całym genomie ludzkim my wiemy, jak to po kolei jedna za drugą te zasady są ułożone w tym DNA, czyli znamy strukturę naszych genów. Tego typu takie wielkie programy sekwencjonowania są ciągle robione. W tej chwili ten program sekwencjonowania człowieka jest może najbardziej znanym, ale wcale nie znaczy, że najlepszym naukowo, dlatego że tam jest sporo rzeczy jeszcze niewyjaśnionych. Między innymi niewyjaśnione są wzajemne pozycje genów ludzkich. Ale takim klasycznym, wielkim programem, który jest może najbardziej rozbudowanym, było poznanie pełnej sekwencji genomu drożdży, w tym brał udział grupy też z Polski. No i takie są, z tego wychodzą różne takie, powiedziałbym, informacje, które zaczynają trochę przypominać obrazy abstrakcyjne. No to jest informacja, która się dostaje z sekwencjonowania genomu drożdży. To jest ładne i to jest śmieszne. Znaczy, co tu jest pokazane tymi różnymi kolorami? Tymi różnymi kolorami pokazane są odcinki DNA, które są wspólne w różnych chromozomach. Tutaj to są numery chromozomów. Popatrzcie na przykład, tu w tym chromozomie ten odcinek odnajdywany jest też w tamtym innym chromozomie, szarym tym. I każdy z tych kolorów pokazuje, gdzie jest odnajdywany, jaki tam odcinek, który jest homologiczny z tym, co znajdujemy w innym chromozomie. No gdzieś ten czerwony gdzieś tam leci do tamtego też. Ten żółty sobie dąży tu do tego. Co to znaczy? To znaczy, że w ewolucji te geny to może są niezmienne, tak jak mówił o tym Mendel. Ale genomy to są dość plastyczne. Mianowicie istnieje w genomach coś takiego jak wymiana odcinków między chromozomami, dość zaawansowana. To jest oczywiście zjawisko ewolucyjne. To nie jest tak, że to za każdym podziałem to się wymieni. Ta wymiana odcinków między różnymi chromozomami odbywa się z różną szybkością w różnych gatunkach. Na przykład u żółwi to tam prawie nic, ale u naczelnych to bardzo szybko. I u naczelnych na przykład, wiecie to równie dobrze jak ja, że szympans posiada 98% genów co do budowy swojej takiej samej jak my. Tylko to jest trochę, to jest oczywiste. No to nawet nie trzeba było sekwencjonować genomu szympansa i człowieka, żeby taką rzecz. Jeśli wystarczy popatrzeć na to, jak wyglądają paznokcie u szympansa. Zresztą nie o paznokcie, no paznokcie. To jest, to rzeczywiście jest bardzo podobne. Krew jest czerwona, no nie wiem co. Twarz szympansa, no przypomina niektórych ludzi spotkanych na ulicy. No ale
ale szympans ma 48 par chromozomów, mamy 47. Jedna para chromozomów szympansa zlała się z innym chromozomem, z inną parą chromozomów i z informacji, którą my nazywamy pozycyjną, wytworzył się nowy gatunek. A to jest bardzo obszerna różnica. Bardzo obszerna różnica. Ja wam tylko pokazuję po to, żeby wam właśnie wprowadzić to, że istnieje coś takiego jak plastyczność w pozycjach w tym. W dodatku, jak się taka sekwencja przeniesie tam, to znaczy ona tu pozostaje, tylko tam jest jej powtórzenie. To one oczywiście zaczynają ewoluować osobno. A jak ewoluują osobno, to jedna z nich może zostać i spełniać jakąś funkcję, a druga sobie już powoli doewoluować do drugiej funkcji. Więc takie rzeczy na przykład z genomu drożdży to widzimy. I jak mówię, bez odkrycia DNA w ogóle byśmy nie mieli pojęcia o takich procesach. Może jeszcze minutkę i to jest tylko na zamówienie profesora Baciszewskiego. Mianowicie siedzieliśmy w radiu i pani radiotka zadała nam pytanie, które ja uważałem za inteligentne, a Janek się obruszył. No i się spytała tak, a co było, gdyby się nie odkryło struktury DNA? No, odpowiedź jest taka, no na pewno byśmy nie rozmawiali o takich rzeczach, prawda? Na pewno byśmy nie rozmawiali o inżynierii genetycznej. Ale czy cywilizacyjnie nasz świat byłby bardzo zmieniony? Byłby zmieniony, moim zdaniem, w sferze pojęć. Biologia stała się od tego czasu zrozumiała. Nawet powiem, że dla lekarzy, prawda? Nikogo nie obrażając tutaj, onkolodzy, mając tą wiedzę, myślą o lekach swoistych przeciw rakowi. Pojawił się aparat myślenia o zjawiskach biologicznych. I to jest odkrycie. Bo tak poza tym, to naprawdę, ja tak patrzę, no nie jem tam rzeczy, które są specjalnie związane z tym, że odkrycie DNA nastąpiło. Masło też, przedtem był chleb, przedtem był... No, ubieram się też takie rzeczy, co przedtem robiono. No, samochody też jeździły. No. Także jeżeli chodzi o to, co się stało, co by było, gdyby nie było odkrycia DNA, to zapewne byśmy byli w jakimś kompletnej mgle dotyczącej mechanizmu zjawisk biologicznych. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.